Sowieckie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć i czem Avizanosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z mazowieckich inwestycji. Stacja Legionowa, która w tym miejscu się znajduje, jest oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, bezpośrednio w Legionowie. I choć zdjęcia są z stycznia 2023, to tutaj prace trwają bezpośrednio przy budowie nowego tunelu drogowego z chodnikiem i drogą rowerową na wzdłuż, właściwie na ciągu ulic Kwiatowa i Polna w Legionowie. Dzięki tej przeprawie będzie możliwość zlikwidowania przejazdu kolejowego. To znaczy przejazdu kolejowego już aktualnie nie ma, ale on jest potrzebny, bo mieszkańcy w tym miejscu muszą się przemieszczać pomiędzy lokalnymi przestrzeniami w tej okolicy, a aktualnie to jest niemożliwe i tylko i wyłącznie trzeba jechać na okrągło ulicą Warszawską i Zegrzyńską, więc trzeba to zmienić i aktualnie to jest realizowane. W ramach tej inwestycji powstaje właśnie cały tunel, rondo, uliczki dookoła, no i tak jak powiedziałem, oczywiście drogi rowerowe, które będą bezpośrednio pod tunelem nowym, który właśnie w tym miejscu powstaje, ale więcej, jak zawsze, Jakub Sykut, prosto z miejsca wydarzeń. Halo, halo. Witam serdecznie, z tej strony Jakub Sykut. Znajdujemy się dzisiaj przy tunelu w Legionowie. Część krawężników została już ułożona, a część dopiero będzie rozkładana na swoje miejsca. Aktualnie trwają prace przy formowaniu jezdni, przy jej układaniu. Ekrany akustyczne zostały zamontowane, a ruch pociągów jest utrzymany. Mniej więcej w pierwszej połowie 2023 roku tunel ma zostać oddany do użytku. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. No i tutaj dokładnie tak jak Sykut powiedział, odniosę się od razu do tego terminu. Termin został przeniesiony mniej więcej o pół roku, bo miał być oddany do użytku jakoś w grudniu 2022. Jest teraz przeniesiony na połowę 2023 roku, czyli mniej więcej jakoś lipiec, sierpień, więc lipiec, czerwiec mniej więcej, więc wbrew pozdrowom niedługo. Natomiast czemu to zostało przeniesione? No, tak jak zawsze, po prostu zbyt dużo instalacji podziemnych musiało zostać przeniesionych, przełożonych w ramach tej inwestycji, dlatego również sama budowa jest opóźniona, ponieważ po prostu było więcej prac, a uniknięcie tego mogło być faktycznie niezauważone i nieobliczone wcześniej, ponieważ cała ta inwestycja jest realizowana w formule projektu i buduj, czyli ta sama firma realizuje budowę, jak i również wcześniej projektowała całą tą też inwestycję. Inwestycja mniej więcej aktualnie jest za 32 miliony złotych, natomiast przez to, że jest opóźniona, będzie kosztować o 3,5 miliona złotych więcej. Mało tego, nadzór nad tą inwestycją też jest prowadzony przez osobną firmę za kwotę trochę ponad 600 tysięcy złotych. Tak to mniej więcej się prezentuje. W sierpniu 2022 procent zaawansowania prac był na poziomie 60%. Teraz mogę powiedzieć, że to jest mniej więcej około 80-75%, tak patrząc, przyjeżdżając tutaj teraz na jakiś czas. Odpowiadam, to są tylko i wyłącznie moje dane, które ja po prostu wyrzucam tak na wiatr właściwie, żeby powiedzieć. Ponieważ w tym miejscu mamy już gotową część tunelu. To znaczy aktualnie są układane, tak jak Skut powiedział, krawężniki na przestrzeni całej inwestycji. Dla nowych ulic jest przygotowana utwardzana część bezpośrednio pod nawierzchnią, jak i również w samym tunelu mamy już całą konstrukcję tunelową, są montowane ekrany akustyczne i widać dokładnie zarys, gdzie co będzie się znajdować. Też możecie zwrócić uwagę, że to rondo, które tutaj powstaje, nie jest typowym okrągłym rondem, jest trochę wydłużone w formie kwadratu, w związku z tym ile jest tutaj po prostu zjazdów z tej strony, bo raz, że to są uliczki lokalne, bezpośrednio dojazdowe do niektórych domów, w związku z tym, że faktycznie ta inwestycja znajduje się wśród na po prostu gęstej zabudowy mimo wszystko domków jednorodzinnych, a z drugiej strony mamy po prostu też wyjazd, tak jak tu widzimy, również w ciągu paru dojazdów, wjazdów bezpośrednio w tą ulicę. A ponieważ muszą być zachowane dojazdy do ulic, no to znaczy dojazdy do posesji, no to tutaj z ulicy Polnej po prostu są specjalne drogi boczne, które wyjeżdżają. Oczywiście będą jednokierunkowe i z nich będzie można wszędzie dojechać. Przy okazji tu jest też taki wiadukt bezpośrednio nad tym tunelem. Nad tunelem znajdują się 4, a właściwie 5 torów bezpośrednio z jednym rozjazdem. No i tu dokładnie widać też, gdzie jest ta droga rowerowa i ciąg, znaczy to będzie ciąg pieszo-rowerowy w tym miejscu. No i tutaj bezpośrednio będzie wyjazd. Sam tunel będzie tylko i wyłącznie dla dwóch pasów, po jednym pasie w każdym kierunku.
No i dookoła oczywiście będą nowe chodniki, drogi dla osób niewidomych, oznakowania i tak dalej. No i oczywiście wszystko oświetlone nowocześnie LED-owo, tak jak tu widzicie w tym miejscu. Więc to będzie całkiem ładnie się łączyć w jedną całość. Aktualnie w tym miejscu możemy zaobserwować, właśnie tak jak powiedzieliśmy wcześniej, nowe krawężniki, zarys jezdni, chodniki już pojawiające się w niektórych co miejscach, latarnie, właśnie te nowe LED-owe. Jeszcze nie byłem tu w nocy, więc wam nie powiem, czy już świecą, ale raczej wątpię. No i też oczywiście cały park tutaj został trochę pomniejszony z boku po prawej stronie w związku z takim dużym rondem, który tutaj faktycznie jest. Czy to rondo nie będzie się korkować? Na to pytanie dostaniemy dopiero odpowiedź mniej więcej w połowie tego roku, kiedy faktycznie zostanie to oddane do użytku. Ja, ponieważ tu się pojawiam z nagrywaniem tej inwestycji mniej więcej co 2 miesiące, pojawię się tutaj pewnie jeszcze 3 razy i zobaczymy, jak to będzie już kończone. Aktualnie tutaj też dużym minusem jest to, że dojazd do wszystkich posesji, domów i tak dalej odbywa się przez no, dosyć duże błoto, no ale takie są niestety warunki przy każdej większej inwestycji. Tu jak widzimy, system odwodnienia mniej więcej jeszcze jest zamontowany, czyli cała kanalizacja pod tunelem, żeby całą wodę wyprowadzić z tunelu, bo dobrze wiemy, jak latem już ostatnio lubi nas zalewać woda w tunelach i później ta woda stoi. Miejmy nadzieję, że takich problemów nie będzie. I ekrany akustyczne. Jest ich coraz więcej. Nie do końca jestem przekonany, czy one są idealnie wszędzie ustawione. W sensie, czy nie mogłoby być po prostu więcej dróg przejazdowych dla mieszkańców. Ale rozumiem też, jak to mniej więcej musiało powstać. W tym miejscu mamy bardzo ładnie zarysowany właśnie wyjazd ten rowerowo-pieszy. Z tej perspektywy, no i on dalej będzie się łączyć bezpośrednio z dalszą częścią i z dalszym ciągiem rowerowym, który tutaj będzie. Tu jak widzimy już są nowe chodniki, więc mieszkańcy mogą na spokojnie dochodzić po mniejszym błocie niż zazwyczaj. Co do dojazdu samochodem, to jeszcze oczywiście wszystko powstaje. Też widać dokładnie barierki, że zostały zamontowane dookoła krawędzi wylotu z tunelu z tej strony, czyli ze strony wschodniej, która się w tym właśnie miejscu znajduje. Jeszcze sprawdzę dla pewności. Tak, jest to strona wschodnia i tu jest to ulica Polna, w tym miejscu właśnie się łączyła. Wcześniej, zanim rozpoczęła się budowa, w tym miejscu był przejazd kolejowy i on był raz, że całkiem zakorkowany, a dwa przez to, że szlabany się opuszczały, pociągi musiały zwalniać też, bo nie mogą tutaj jechać z taką maksymalną prędkością, no to oczywiście to też duży był minus. Dzięki temu, że tutaj zostanie zlikwidowane całkowicie naziemne skrzyżowanie pomiędzy ruchem drogowym, a ruchem kolejowym, pociągi będą mogły trochę przyspieszyć, a ponieważ są ekrany akustyczne, to nie powinno jakoś to bardzo wpłynąć na komfort mieszkania w okolicy. Oczywiście nie będę mówić, że Pendolino jest całkowicie ciche, czy inne pociągi, które szybko tutaj jeżdżą, ale trzeba pamiętać, że to są jednak pojazdy elektryczne w większości, więc nie powinno być tutaj jakichś dużych problemów. Pociągi spalinowe raczej tutaj się rzadko kiedy pojawiają, ale to głównie raczej towarowe, chociaż nie będę mówić, że tylko i wyłącznie. Tutaj jeszcze raz z tej strony widzimy wylot też barierki, bo ustawione chyba technicznie, raczej wątpię, żeby niedługo tutaj został wprowadzony ruch pieszy na tym odcinku, ponieważ ruch pieszy aktualnie jest trochę inaczej poprowadzony przez to całe miejsce, ale o tym za chwilę Sykut będzie mówić w ramach ciekawostki. Natomiast tutaj jeszcze raz sobie przyjrzyjmy dokładnie temu rondowi. No, całkiem pokaźnych to zmianów. Nie będę ukrywać, że jestem bardzo ciekawy i chciałbym już teraz zobaczyć, jak będzie ono wykorzystywane przez wszystkich kierowców i czy wszyscy będą jeździć zgodnie z przepisami, a chyba najważniejsze jest to, czy nie będą się tutaj tworzyć po prostu korki. Dobrze, gadałem dosyć dużo na temat tej inwestycji, może czas teraz na ciekawostkę bezpośrednio, jak zawsze, od Jakuba Sykuta. Halo, halo. Za mną znajduje się tymczasowe przejście, dlatego że przejście z jednej strony na drugą musiało zostać tutaj utrzymane. Jeżeli wyjdziemy z tego przejścia, trafiamy na bardzo błotnistą dróżkę, ale przejście jest. Po jednej i drugiej stronie jest sygnalizacja świetlna oraz szlabany. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. Ja tutaj tylko doprecyzuję to, co Sykut powiedział, nie na dróżkę, tylko bezpośrednio na drogę, która faktycznie w tym miejscu jest utwardzona, jest gruntowa mimo wszystko. No i tak jak tutaj byliśmy bezpośrednio w okresie międzydeszczowym, no to faktycznie błoto, co niemiara. To faktycznie trzeba przyznać, że to wygląda całkiem nieprzyjemnie. Ale najważniejsze jest to, że przejście dla pieszych zostało zachowane w tym miejscu. Tego właśnie mówię, że nie jest jeszcze aktualnie zlikwidowane całkowicie przejście naziemne w poziomie szyn, bo faktycznie tutaj pieści mogą
przychodzić, piesi towarzyści, i w ten sposób tutaj, co ciekawe właśnie, jest i sygnalizacja dźwiękowa, rogatki, jak i również właśnie, tak jak Sigurd powiedział, szlabany, ale bardzo dobrze, że to zostało tutaj zachowane też przekaz, dzięki temu po prostu pojazdy budowy mogły przejeżdżać pomiędzy jednym a drugim placem budowy w trakcie jeszcze budowy. Też przejście dla pieszych zostało zapewnione i tak mniej więcej wygląda ta cała inwestycja. Mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwonek. Jeśli w dzisiejszym filmie trochę bardziej niż zazwyczaj mówiłem od rzeczy i mało ciekawych rzeczy powiedziałem, to wybaczcie, ale jestem trochę padnięty po moich różnych sesjach, a dzisiaj ten film jeszcze dla Was chciałem właśnie wrzucić, żebyście mogli go zobaczyć w nocy jak w nocy. Ale warto też, żebyście mogli trochę zobaczyć, a ten film już dosyć długo czeka. W najbliższych dniach będzie trochę ciekawych rzeczy. Jutro jestem na jednej konferencji bezpośrednio na Odolanach na temat nowej drogi, która będzie, przebudowana w tamtej okolicy i różnych innych ciekawostkach. Także to już wszystko niedługo i dla osób, które się niecierpliwią bardzo, kiedy film z budowy drugiego toru WKD do Grodziska Mazowieckiego, to spokojnie. Mam to w planach, nie wiem, czy w najbliższy weekend mi się uda tam wpaść, ale na pewno w najbliższym tygodniu będę się starać wszędzie w tych różnych miejscach się pojawiać, bo trochę tych inwestycji jest do nagrania. Do zobaczenia już niedługo w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!